takie webinary pod cyklem kodwikowym i dokładnie 3 webinary związane, słuchajcie, z MicroPythonem, czyli tym drugim językiem, w którym można programować w Scratchu, ale ja chciałem się jeszcze odnieść najpierw do tych klocków. Jolanta widziała, ja chciałem pokazać takie moje klocki Lego, które, słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja dołączam do Kodi Roki i używam bardzo często. I jeszcze właśnie klocki Lego, które zainspirowały mnie do stworzenia takiego projektu. I to taka ciekawostka, bo to jest trzymak na długopis. I taki trzymak na długopis, jak ktoś kupuje sześciopaka w Mentorze, to takie trzymaki są właśnie w tym zestawie. Na długopis, na mazak tak naprawdę, bo ta średnica jest taka, że pasuje do standardowych rzeczy, a tam jeszcze jest taka śrubeczka do dokręcenia i tak dalej. To taka ciekawostka. Ale słuchajcie, oddaję was w ręce Jolanty. Jestem na czacie, oczywiście będzie certyfikat na sam koniec. Certyfikat będzie zarówno na ClickMeetingu dla tych, którzy są z nami na ClickMeetingu, ci, którzy nas oglądają na profilach Fundacji Inspirujemy i Mentor Systemy Audiowizualne, znajdziecie później link do certyfikatu na czacie, dokładnie w komentarzu pod postami z live'em. Tak więc bawcie się dobrze, MicroPython, Kodi Roki i Jolanta. I Jolanta, dziękuję bardzo. Kochani, zanim przejdziemy do mBloka i pokażę wam, z czym to się je tak na żywo, to chciałabym troszkę wam powiedzieć chwilę, co to jest ten MicroPython. Myślę, że o Pythonie na pewno słyszeliście. Jest to taki kolejny język programowania, jak to mówią programiści, bardzo dobry dla początkujących, którzy chcą z tego Scratcha przejść troszeczkę wyżej. No i ja jestem właśnie takim przypadkiem, który postanowił, że po Scratchu przechodzę w Pythona i zaczęłam się tym Pythonem troszeczkę interesować. A że posiadam robotę Kodi Roki, co wiecie bardzo dobrze, także weszłam w tego MicroPythona. Czyli MicroPython to jest taka implementacja, odmiana Pythona, która pozwala nam programować na mikrokontrolerach. I właśnie Kodi Roki tych mikrokontrolerów należy, także znane z MakeBloka, między innymi CyberPi, więc tam można spokojnie w Pythonie programować. Udostępnię ekran. Mam nadzieję, że to już mnie widać. I kochani, teraz już jestem... Ja jeszcze będę się czasem pojawiał i coś tam Jelce poprzeszkadzam, a także HaloCode, który po prostu też jest programowany w Pythonie. I to jest świetne w produktach MakeBloka, że są ze sobą kompatybilne i mają dokładnie to samo środowisko. A MicroPython, słuchajcie, to jest implementacja dokładnie oparta na Pythonie 3, więc wiele komend jest bardzo podobnych. Co ci, którzy kiedyś próbowali uczyć się Pythona, może go znają, na pewno, słuchajcie, zauważą. Dokładnie. I co oprócz tego, co powiedział Sylwester, że właśnie wszystkie te produkty MakeBloka są oparte na tym jednym programie, nie trzeba tam wiele się douczać, jeżeli przechodzimy z jednych robotów na drugie. Ja zawsze dzieciom na zajęciach mówię, że na przykład MBot to jest starszy kuzyn Codea i jak wchodzimy później w MBloka, widzimy tę różnorodność tych robotów, to właśnie są ciekawe, a co to za robot, a ten, a tamten. Nie powiem, że moim marzeniem by było mieć po prostu je wszystkie i móc dzieciakom pokazać, ale jest tego sporo i właśnie HaloCode też do nich należy. Kochani, co jest fajne właśnie w mBloku i w tym kodowaniu w MicroPythonie? Dobre jest to, że nie musimy wgrywać żadnego specjalnego oprogramowania. Nie musimy wchodzić nie wiadomo gdzie. Wszystko jest dostępne tutaj z tego obszaru roboczego. I ja mówię tak, że możemy poznawać MicroPythona. Ja będę mówiła też zamiennie Python, żeby po prostu tego słowa nie wydłużać bez sensu. Tutaj możemy Pythona poznawać na dwa sposoby. Pierwszy sposób, bardzo dobry dla początkujących, którzy chcą sobie podpatrzeć, może dla ciekawskich uczniów, tak, kiedy macie, nie wiem, klasę trzecią, ale uczniowie już wybiegają gdzieś do przodu, chcą wiedzieć coś więcej, to możemy poznawać tego MicroPythona bardzo prosto, jednym kliknięciem. Piszemy jakiś program, piszemy jakiś skrypt i tutaj w takim znaczku kodu mamy rozpisany ten kod w Pythonie. Tutaj jest taki na początku oczywiście dopisek od producentów. Później już mamy zaimportowane biblioteki i
już możemy śmiało cały kod przeglądać. Tak? Możemy go sobie analizować, możemy zmieniać i patrzeć, co zmienia się w tym kodzie. Więc to jest taki pierwszy sposób, często przydatny też, kiedy nie wiemy, jak już w Pythonie coś zrobić, czy wszystkie bloki sprawdziliśmy, możemy sobie tutaj też to podejrzeć takim stworzeniem takiego kodu w blokach i podejrzeniem go tutaj. Tak, tylko pamiętajcie, że samych takich bloków, o, samego bloku bez zakładki zdarzenia, bez tych bloków kapeluszek, ja to nazywam, nie podejrzymy tutaj nic, tak? Musi to być kompletny skrypt, taki, który może się rozpocząć i spokojnie zakończyć. Więc to jest pierwszy sposób. Drugi sposób nie wymaga tutaj, tak jak już mówiłam, instalacji jakichś specjalnych produktów. Wystarczy, że tutaj, o, jeszcze raz to pokażę, w prawym górnym rogu z zakładki bloki przejdziemy po prostu na Python. I tutaj już nam się pojawia ta linijka do pisania skryptu. Te linijki są numerowane. Dlaczego? Żeby po prostu było wszystko czytelnie, wszystko sprawnie, żeby było łatwo dostrzec błędy i wszystko zobaczyć. Jeżeli chodzi o Codeia. Jeśli chodzi o Codi Rocky, to mamy osobne biblioteki dla Codeia, osobne dla Rockiego, osobne później dla klocków Neuron, jeżeli chcemy z nich korzystać. I nie jest tutaj nowością, że tutaj Python jest oparty na pisaniu, na wpisywaniu komend, wpisywaniu kodów, które uruchamiają określone reakcje. Żeby móc zacząć w ogóle tutaj programować, jeszcze powiem jedną ważną rzecz, że musimy być na trybie wyśl. Tutaj znowu było jakieś ciekawe rozszerzenie, więc mamy tutaj wersję angielską, ale my znamy już wszyscy na tyle mBloka, że wiemy, że tutaj mamy pozycję wyśl, więc korzystamy z pozycji wyśl. I ja zaimportuję już tutaj pierwszą bibliotekę. Zobaczcie, chcę Wam pokazać, że nie musimy tych wszystkich komend znać, ponieważ mBlok w większości, znaczy no wszystko, co poprawnie zaczynamy wpisywać, on nam podpowiada. Więc po wpisaniu i już mam tutaj sugestie, żeby wpisać import Codi, Rocky, Time i Event. Ja zawsze korzystam z tej opcji importu, żeby po prostu później nie pominąć jakiejś biblioteki, tak? Bo jeżeli jej nie zaimportujemy, no to wtedy nam to nie zadziała. Więc chcę korzystać z Codeia, z Rockiego, z czasu i event to popularne w blokach zdarzenia. Więc wybieram sobie, no widzicie, strzałeczką tylko przechodzę albo klikam i mam już pierwszą linijkę, która pozwala mi jakby przejść dalej. Więc od tego zawsze zaczynamy. Jak ja to mówię, importujemy te biblioteki. Programiści najczęściej właśnie między tym pierwszym a kolejnym zostawiają lukę przerwy, tak? Dla tej czytelności, że dobra, mamy zaimportowane biblioteki, ale teraz chcemy wpisać, wchodzić do wpisywania dalszych komend. I ja tutaj, mam nadzieję, że się nie obrazicie, mam tutaj bardzo skrzętne notatki, będę z nich korzystać, ponieważ jak zaczęłam się uczyć Pythona, MicroPythona, zauważyłam, że tam jest mnóstwo rzeczy, jest bardzo ciekawy i wszystkiego człowiek chce, a jak to, a jak tamto, a jak to zrobić, a ja, to już Sylwester wie, jestem uporządkowana, u mnie musi być po kolei, więc żebym niczego nie pominęła, żebym czegoś z czymś nie wybiegła do przodu, będę sobie tutaj zerkała na moją cudowną karteczkę. I w mojej karteczce jest napisane, nie musimy znać wszystkich komend, ponieważ nam tutaj program podpowiada i to będziecie widzieli. Czasem to jest dobre, a czasem to jest przekleństwem. Zobaczycie kiedy, na pewno się taka sytuacja pojawi, wtedy dam Wam znać. Co mnie też, jak zaczęłam się uczyć MicroPythona, najbardziej korciło, usuwanie nawiasów. No po co te nawiasy na końcu, jak są puste, tak? A nieraz to i cztery nawiasy. No po co? Nie, 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 nie dajcie się zwieść. Nie usuwamy nawiasów, choćby było ich nie wiadomo ile. I pamiętamy, tak jak w języku polskim, otwarty nawias musi się gdzieś zamknąć. Tak? Nie zostawiamy pustych, znaczy puste nawiasy mogą być, ale niedokończone nie. I po przecinku stawiamy spację. Tutaj to widzimy już u góry, gdzie mamy po przecinku spację. I kochani, ja sobie podzieliłam dzisiejsze nasze spotkanie na takie trzy części, mam nadzieję, że wszystkie uda się je wprowadzić. I zaczniemy sobie od panelu twarzy,
Następnie przejdziemy do głośników i na końcu, żeby pozostać jeszcze na tym panelu twarzy, wrócimy do naszej diody LED, która, jak wiecie, może się świecić wszystkimi kolorami tęczy i w Pythonie oczywiście się to nie zmienia. Żeby wywołać skrypt, który nam zacznie jakby uruchamiać nasz wyświetlacz, zaczynam oczywiście od Kodi, od słowa Kodi, bo jak będziemy chcieli pracować z Rokiem, to będziemy zaczynać od Roki. Widzicie, to już generuje całkiem inne komendy. Jak będziemy chcieli zaczynać od zdarzeń, no to musimy mieć zdarzenia, tylko że to zaczyna się inaczej, ale nie będę Wam się tym mącić. Czyli zaczynamy od Kodi i nasz wyświetlacz to display. Ja bardzo przepraszam wszystkich anglistów, jeżeli moja wymowa nie będzie na odpowiednim poziomie, ale pracuję nad tym. Kodi display i zobaczcie, ile nam tutaj się pojawia komend, które możemy do tego wyświetlacza użyć. I tutaj znowu moja karteczka służy pomocą, żebyśmy to zrobili po kolei. Część tych komend będzie generowała podobne hasła, podobne skrypty. Mimo że będziemy klikali na jakąś inną, będzie nam się wyświetlało co innego. Ale nie będę gadać, tylko już lecę dalej. Jeżeli chcemy wyświetlić na przykład popularny napis na naszym kodeju, używamy komendy Kodi display show. I zobaczcie, pojawia nam się już tutaj podpowiedź, czyli cały czas program nam podpowiada. Tutaj możemy wpisać, co chcemy na naszym wyświetlaczu zobaczyć. I ta komenda Kodi display show wyświetla nam cały napis Hello World, tak? Czyli nie sprawi ona, że będzie on się mógł przesuwać. Ja tutaj się przełączę już na oczywiście na coś innego, na inną kamerę i już czekamy chwileczkę i już chyba przy niej zostanę, dokładnie. Tutaj będę się czasami pokazywać. Kochani, i tutaj, kiedy mamy już napisaną linijkę, ona jest kompletna, jest poprawna, to korzystamy z tego, co tutaj, czyli załaduj z pliku, tak jak w popularnych blokach, tak jak w Scratchu. Ja już wysyłam i po wysłaniu od razu nam się ten napis wyświetla. Pozostaje pytanie, co zrobić, kiedy napis jest długi, ale nie chcemy, żeby nam się przesuwał. Wtedy możemy skorzystać z... Nie, jeszcze chciałam Wam coś innego powiedzieć. Kodi display show, widzieliście, że był napis i nie był on przesuwany. Więc teraz pokażę Wam komendę, która generuje podobną reakcję. To jest Kodi display show until done. I tutaj też to nam potrafi duży napis przesunąć. O, małymi literami. A, poprawimy. Co tam? I tutaj już mi się wydarzyła fajna sprawa, którą chcę Wam pokazać. Zwrócić na to uwagę. Zobaczcie, jak korzystamy z podpowiedzi, z tego klikania, jeżeli nie piszemy od początku, tylko gdzieś tam w trakcie sobie utniemy, to może się zdarzyć, że nam tutaj program utnie. Znaczy utnie, doda nam napis. Wtedy skrypt nie zadziała, wtedy komenda nie zadziała, więc musimy tego pilnować. Podpowiedzi są fajne, ale tu właśnie tak jak mówiłam, to jest też ich wada, że mogą podpowiedzieć nam za bardzo. I zobaczcie, wybrałam tam, jeszcze raz to pokażę, Kodi display show until done i po prostu to until done zniknęło, bo to nam pobudza jakby to tą samą reakcję, więc wysyłamy to i patrzymy, co się dzieje. Także przesuwa ta sama reakcja, ale troszeczkę wywołana inną komendą. Ale co, jeżeli chcemy na przykład długi nawet wyraz, ale nie chcemy go przesuwać? Możemy do naszego zrobić to również na dwa sposoby. Możemy od razu Kodi
display. I nasze show. O, tutaj. I po przecinku dodajemy to, dodajemy współrzędne. Czyli oś x i y. Wiemy już z naszych lekcji z kodejem w Scratchu, że te diody wszystkie są rozmieszczone po prostu jak oś x i y, tak? Na osi x mamy bodajże 15 punktów i na osi y 8 dokładnie, bo od 0, czyli tam będzie 16, a tu 8. I możemy określić to położenie. Czyli jeżeli chcemy, żeby od początku nam zaczynał ten napis, to oczywiście podajemy te współrzędne. I zobaczcie teraz, załaduję to, sprawdzam, wszystko się zgadza. Zwróćcie uwagę, ten napis jest w nawiasikach, w cudzysłowie. W cudzysłowie, takim pojedynczym, to jest bodajże apostrof chyba, ale można też użyć normalnego cudzysłowa. I zobaczmy, czy nam tutaj... Zobaczcie, co się stało? Mamy hello, ale ono się nie przesuwa. Dlaczego? Bo ono ma się rozpocząć właśnie w tych tutaj, w tym miejscu i nigdzie indziej. I taki sam rezultat da nam wybranie tutaj, bo chcemy sprawdzić oczywiście wszystkie te nasze możliwości, które daje nam MicroPython. Zobaczcie, tutaj mamy... Piszę display, żeby było wiadomo. Mamy taką komendę show text at position. I zobaczcie, to nam to samo robi. Czyli daje nam tutaj miejsce, żebyśmy wpisali x i y. Czyli pierwszą, zazwyczaj poznawaną na początku komendę hello world, zazwyczaj w Pythonie wywoływaną przez hasło print, tutaj generujemy właśnie tym zwrotem Kodi display show. Ale co my jeszcze możemy robić w Kodi? Oczywiście obrazki, możemy wyświetlać obrazki. I tutaj będzie coś fajnego, moje super odkrycie roku. Już Wam pokazuję. I tutaj znowu mamy w tym naszym Kodi display, mamy show image, tak? Czyli pokaż zdjęcie, pokaż obrazek i zobaczcie, co nam się tu dzieje. Dzieje nam się tu niesamowita kombinacja cyfr, liter, a zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj on nam podaje, już tłumaczę, podaje nam gotowy tutaj, gotową tą kombinację, tak jak w blokach. Tutaj to jest to, zobaczcie, to jest to. Też mamy już coś zasugerowane, więc w Pythonie tak samo nam tutaj sugeruje. I zobaczcie, jak to wygląda. Czy nam się to pokaże? Mamy oczy? Mamy. One są wyświetlane cały czas, bez żadnego ograniczenia czasowego. Ale jak to zrobić? Ja bardzo nad tym ubolewam. Jak to zrobić? Jak rozkminić, że tak powiem po młodzieżowemu, te cyfry, te litery, żeby to powstały oczy. Jak on odczytuje to? I tutaj mam dla Was specjalny bonus, który zaraz też najpierw zaprezentuję, a później będzie to takim bonusową opcją dla tych, którzy są na Click Meetingu. I może wrzucimy jeszcze na zainspirowanych, jak tylko będą chętni, myślę, że też tam się znajdzie. Słuchajcie, ja specjalnie dla Was rozkminiłam to, jak te litery, cyfry czytać. To jest bardzo proste. Nasz wyświetlacz, wrócimy sobie tu do bloków, o, tu Wam pokażę. Nasz wyświetlacz to jest tutaj 16 kropek i tutaj, 6, i tutaj 8, tak? I program czyta każdą tą cyfrę i każdą literę, to jest dla niego ciąg znaków. I dla niego A to jest wykorzystanie czterech kropek. Zapalona, zgaszona, zapalona, zgaszona. Zapalona, zgaszona, czyli zapalona. A, nie mam gumeczkę. Zapalona, zgaszona, zapalona, zgaszona.
to jest A. I on by mi to odczytał jako A. Udowodnię Wam to zaraz. Ale jeszcze chcę powiedzieć jedno, że on ma tutaj 8, więc odczytuje tak. Jeżeli zapisujemy przy sobie na przykład AA, to wtedy to drugie A on najpierw zaczyna tworzyć tutaj. I zobaczcie, udowodnię Wam tutaj, korzystając z naszej podglądywaczki, że to będzie 2 razy A. Zobaczcie. AAA i reszta to 0. Oczywiście jak programujemy w Pythonie, musimy ich wpisywać, ale żeby kod był kompletny, to tutaj jak najbardziej nam to podpowiada. Zobaczcie, czyli AA. I to jest moim zdaniem dla dzieciaków świetne zadanie na myślenie. Dajemy im obrazek, który mają stworzyć, tłumaczymy im działanie, jak wyglądają te cyfry, jak wyglądają litery, jak są zapalane i gaszone te diody w którejś w tych kombinacjach i dzieciaki mają stworzyć rysunek właśnie przy pomocy takiego ciągu liter, liczb, tak? Tutaj widzieliśmy, że mieliśmy oczka, tak? Mieliśmy oczka, ja już tutaj Wam wrzucę litery i cyfry. Dodaję już litery i cyfry i wysyłam Wam, żebyście mogli sobie podpatrzeć. To jest właśnie super ćwiczenie na myślenie dla dzieciaków, na takie kodowanie prawdziwe, tak jak na początku się dzieciakom daje do zamalowywania obrazki, to już w 4 klasie można im spokojnie dać stworzenie takiego obrazka, znając tą zasadę. Więc to jest dla mnie super, że Wam to dzisiaj sprzedałam, ale możemy też chcieć, tak jak w przypadku bloków, umieścić nasz obrazek w określonych współrzędnych. I tutaj znowu taka sama sytuacja, jaką mieliśmy z napisem. Czyli Kodi Display Show Image at Position, czyli już nie tekst, tylko zdjęcie, no tak, rysunek. I zobaczcie, znowu ten zasugerowany, przepraszam, plus nasze X i Y, tak? Czyli ja mogę chcieć, żeby nasze oczy się zaczęły gdzieś od środeczka. To będzie 5 i na przykład drugie 5. Zobaczmy, jak to wygląda. Sprawdzamy, tutaj wszystko się zgadza, nic nam się nie zdublowało. Nasza kombinacja jest zapisana w cudzysłowie. I wysyłamy i patrzymy, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj się zaczął obrazek bardzo, bardzo nisko, praktycznie już go nie widać. Więc także możemy to wykorzystać. Jak widzicie, tutaj to add position zniknęło, ale zamieniło się nam w możliwość wpisania współrzędnych. Teraz możemy też na przykład chcieć, żeby nasz rysunek, obrazek wyświetlał się w określonym czasie, tak? Czyli żeby nie wyświetlał się cały czas, tylko w określonym sekundach czasie. I do tego służy nam komenda Kodi Display Show Image i tu mamy takie sekundy. Zobaczcie, i tu znowu znikają nam te sekundy tutaj z tej komendy, ale wędrują tutaj do naszego czasu. Pojawia się time podkreśnik S jako znaczenie sekund i tu przez 1 sekundę. Damy sobie więcej, właśnie nie zdążę nawet przełączyć, żeby to pokazać. Czyli widzicie, znowu możemy sobie to po prostu z ręki wszystko wpisać. Wysyłamy i patrzymy, jak to nam działa. Pojawiają się nasze oczy. 1, 2, 3, 4, 5. I zaraz znikną. I zniknęły. Czyli mamy na czas, tak? Nie musi się nam cały czas to wyświetlać. I mamy jeszcze taką opcję, tutaj w blokach dobrze ją widać w wyglądzie, to jest zapalanie, gaszenie diody, przełączanie między tymi diodami. Do tego służy również odpowiednia komenda, rozpoczynająca się oczywiście od Kodi Display. I tutaj teraz mamy takie komendy z Light Off pixel, light up pixel i set pixel. Ja zaczynam od set pixel,
bo co ona znaczy? Tutaj mamy taki napis true lub false, czyli prawda lub fałsz. Prawda, czyli po prostu zapalona dioda i false jako zgaszona. Tutaj od razu już na pewno widzicie, to są nasze współrzędne, czyli którą diodę chcemy zapalić, w którym miejscu. Tak? Wpisujemy sobie jakąś dowolną kombinację i wysyłamy. Patrzmy, czy to działa, gdzie nam się tu zapaliła. I jak najbardziej zapaliła się nam nasza dioda. Zapaliła się nasza dioda, ale możemy to też zrobić na dwa sposoby. Możemy sobie teraz użyć, jeżeli nie chcemy tego true, false, nie wiemy, nie chcemy się w to bawić, to tutaj też nam MicroPython przychodzi z pomocą i mamy Kodi display, mamy light off i light up, tak? Light up, czyli zapalanie i zobaczcie, on od razu też nam zmienia, czyli daje nam taki sam efekt. A jeśli damy off, to żeby nie być tutaj gołosłownym, to już Wam pokazuję, że przy off mamy false, czyli gasi nam tą komendę. Co jest ciekawe tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o Kodi Display Show, co jest warte pokazania, to, że możemy też pokazywać wartości czujników. Czyli tą komendę Kodi Display Show, lepiej sobie od początku wpisać, wiecie, bo wtedy mamy tą pewność, że on nam tego nie dubluje. I zobaczcie, tutaj mamy miejsce na wpisanie i tak jak mówiłam, hello, czyli napis, który chcemy wyświetlić, musi być w cudzysłowie. A jeżeli chcemy wyświetlić wartość jakiegoś czujnika, na przykład na przykład czujnik głośności, to wpisujemy go już nie w cudzysłowie. Już widzimy, że on jest po prostu tak napisany, tak samo na niebiesko, jak pozostałe. Ale zobaczcie, to o czym mówiłam, nawiasy, ile nawiasów, jakieś puste. Po co te nawiasy? Już tutaj człowieka korci, żeby usunąć. Nie robimy tego, bo nie będzie nam to działało. I zobaczcie, jak to wygląda. Wysyłamy i akurat on pokazuje w danym momencie, więc jak był ten moment, to było 3,4. To bardzo się cieszę, czyli nie rozmawiam aż tak, nie mówię aż tak głośno, mam nadzieję, że nie przeszkadzam tutaj osobom, które mnie goszczą. A i jeszcze czego nie przy tym migającym pikselu, bo tam mieliśmy zapalanie i gaszenie, a w blokach mamy też przełączaj pomiędzy zapalaniem i gaszeniem, czyli tak zwany migający piksel. I tutaj do tego służy nam komenda Kodi Display. Tak jak Wam mówiłam, lepiej sobie wpisać, poza tym ćwiczymy to. I mamy tutaj toggle pixel i sobie weźmiemy na przykład 1,1. Ale jak wpiszemy tak komendę, to on nam nie będzie migał, bo on tylko, zresztą wyślę Wam i zobaczycie sami, jak to będzie wyglądać. Czy coś tu się zrobi? Zapali się tylko, nie będzie migał, tak? Dlaczego? Bo nie mamy tutaj takiego naszego, jak ja to mówię, zawsze. Nie mamy zawsze. Chcę Wam to teraz wprowadzić, żebyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda. Ja tutaj sobie przepiszę gotowy skrypt, który mam, którym chciałam Wam pokazać takie nasze A, które sobie ma gubiący ogonek u góry. Czyli najpierw ma mi wyświetlić Kodi literkę taką A napisaną i użyjemy później tutaj while, while, nie wiem, Sylwester na pewno mnie poprawi, żebym tutaj Wam z herezji anglojęzycznych nie szerzyła, ale true to na pewno jest true. I zobaczcie, czyli jeśli prawda, zawsze kiedy prawda, to nasz Kodi pixel, nazwijmy go dzisiaj umownie,
Nic się pomyliłam. Przez 2G. Już Wam to wpisuję. Kod i piksel i u góry to będzie 1.1. I kod i display, czyli drugi tutaj. Gdzie mój? W ogóle piksel. Drugi 1.2, bo to ma być ogonek. O, tutaj widzicie już. Ja już tutaj widzę, że nie są pod sobą, to znaczy, że coś tutaj jest nie tak. I jeszcze ustawiamy tak zwany time sleep, czyli widzicie, dobrze, że pobrałam tą bibliotekę time. Ja tutaj wstawiam 1. Po co? Po to, żeby był czas między tym zapalaniem. Wtedy dopiero widać to zapalanie i gaszenie, kiedy mamy to time sleep, tak? Bo inaczej nam tylko zapala i tyle, tak? Dodatkowo dodanie tego zawsze, on tak ładnie się nazywa. Jak długo warunek jest spełniony, tak długo powtarza dany kod. Czyli zawsze, cały czas, póki jest spełniony. Zobaczmy, czy wszystko dobrze zapisałam. I taki przykładowy, chciałabym, żebyście zobaczyli. Zobaczcie, mamy A z takim o spadającym, migającym ogonkiem, tak jakby się odrywał. I przez to while on cały czas to nam pokazuje, a przez dodanie tej opcji time, my mamy możliwość właśnie zobaczenia tego mrugania. Tak samo moglibyśmy to zrobić, gdybyśmy zrobili sobie komendę kod i piksel on, jakieś tam współrzędne, później time sleep, później off współrzędne, później znowu time sleep. Musielibyśmy to przeplatać tym time sleep, a szybciej jest użycie tego while true. Jeszcze na pewno będziemy o tym mówić w późniejszych odcinkach, ale to jest taki sposób na te płynne przeskakiwanie. Jeszcze bardzo ważną komendą oczywiście jest popularna w blokach komenda, czyli wyłącz ekran. Wyłącz ekran to nic innego jak Kodi, display i tutaj mamy clear. Kodi, display, clear. Widzicie, znowu mamy tutaj nawiasy puste. Wysyłamy i co się dzieje? No właśnie, ciemność. Robi się ciemność. I jeżeli chodzi o nasz wyświetlacz, to jest tyle. To są wszystkie komendy, które są nam potrzebne, wszystkie, które praktycznie możemy zobaczyć w blokach. Więc możemy przejść dalej. Czyli do głośnika. Głośnik to Kodi Speaker. Już Wam pokazuję, jak to zapisujemy. Kodi Speaker i znowu pojawia się nam cała paleta tych komend, tak? Wszystkie będziemy chcieli tutaj za chwilę sobie przećwiczyć. Więc tak jak w blokach, zaczynamy od czego? Oczywiście od odtwarzania dźwięków, od odtwarzania tych gotowych, wbudowanych tutaj dźwięków. I tutaj również będę miała dla Was taki plik niespodziankę, ale to po kolei. Pierwsze to melodia, czyli Kodi Speaker Play Melody. Play Melody i zobaczcie, co się dzieje. Jak klikamy tą podpowiedź, nam się wyświetla tutaj, wydają się, przepraszam, wszystkie tutaj, będzie się przesuwać, nie będzie. Wszystkie te dźwięki są tutaj oczywiście nazwane w języku angielskim, więc jak się w tym połapać? Można, tak jak często robi sobie Sylwester, zamienić po prostu język na angielski i podpatrzeć, jak to wygląda, ale ja specjalnie dla Was przygotowałam właśnie taką właśnie ściągawkę, która się nazywa Nazwy dźwięków Kodi Roki w Scratchu, tak jak mamy w tym tłumaczeniu polskim, i w Pythonie. Zobaczcie, czym one się tutaj wyróżniają. Tym, że jeżeli chcemy uruchomić jakiś dźwięk w Pythonie, to musimy dodać po kropce to rozszerzenie WAV, czyli dźwięk. Tutaj, jeżeli znamy te podstawy angielskiego, to spokojnie jesteśmy w stanie określić, co jest czym. Nie musimy jakoś tam specjalnie znać angielskiego, a jeżeli kompletnie nie mamy pojęcia, no to służę tutaj właśnie Wam tą moją
ściągawką, którą zaraz tutaj Wam jak najbardziej dołączę. Ściągawka, czyli nazwy dźwięków i już do Was leci. I przechodzimy dalej. Mamy całą tą podpowiedź tych dźwięków. Możemy sobie coś tu wybrać, coś sobie wybrać i usunąć. Ja najczęściej robię tak, że po prostu usuwam wszystko, całą tą podpowiedź, albo w ogóle nie stosuję podpowiedzi, tylko po prostu wpisuję od początku, po to właśnie, żeby nam no nie podpowiadało tutaj tych wszystkich dźwięków. I najpopularniejszy to oczywiście hello, ale już tutaj widzę, że komenda jest za długa. Zobaczcie, przez to podpowiadanie on nam co zrobił? No, zdublował. I jeżeli chcemy zagrać melodię hello, wysyłamy w cudzysłowie wpisaną nazwę z tym rozszerzeniem WAV, oczywiście po angielsku i patrzymy, co tu się dzieje. Słuchamy dokładnie. Hello, było słychać? Myślę, że było słychać nasze hello. I no, to jest, myślę, dosyć proste. To sprawdzanie tych dźwięków to też świetna okazja do nauki angielskiego. Ale najulubieńszą, wiem, że to nie po polsku, ale moją ulubioną opcją wkładajmy jest właśnie ta znajomość nut. I to oczywiście w Pythonie też możemy zrobić, czyli mamy body speaker play note. I tu znowu pojawia nam się taka ciekawostka i znowu będę miała dla Was bonusowy plik, bo co nam się tutaj? Pojawia nam się tutaj liczba i kolejna. Co one oznaczają? Ta pierwsza 60 to jest numer dźwięku. Numer dźwięku. W Kodeju każdy, w Pythonie, w MicroPythonie, każdy dźwięk tutaj zazwyczaj spotykany pod tą komendą zagraj nutę przez jakąś długość taktów ma swój numer. I ja także dla Was tutaj przygotowałam taką ściągawkę. Najpierw ją załączę, potem Wam pokażę. Już daję nuta i jej numer. Widzicie, tutaj dzisiaj całe bogactwo ściągawek dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą i że są czytelne. Oczywiście jak macie jakieś pytania, to tutaj już jak najbardziej można mnie znaleźć na Facebooku i też się do mnie odezwać. Chętnie odpowiem. I zobaczcie, taka ściągawka, nuta i jej numer. Każda nuta ma przypisany jakiś numer. One się tam też zmieniają co dwa, co trzy, więc można sobie coś tam wydedukować, ale no momentami można się gdzieś tutaj, bo zobaczcie, tutaj na przykład przeskakuje o dwa, a tutaj już o jeden. Więc warto skorzystać z ściągawki. Albo można też oczywiście drogą dedukcji sobie to robić, czyli na przykład przez bloki, tak? Usuwamy, wstawiamy nutę i patrzymy. Aha, 60 to jest C4, ale myślę, że ściągawka jak najbardziej się przyda. Jak już zdążyliście zauważyć, ta tutaj liczba to jest długość dźwięku, długość tego taktu. I oczywiście jest ona mierzona w sekundach, tak? Jedna sekunda, oj, aż usunęłam. Jedna sekunda to myślę, że będzie OK. I sprawdźmy, czy to działa. Czy usłyszymy nutę? Jak najbardziej. To było C4, ale też możemy skorzystać z łatwiejszego rozwiązania. No, nie mamy tych numerów, nie wiemy, dzieciaki tego nie rozumieją, nie wiemy, jak im to wytłumaczyć. To możemy zrobić prosto. Kiedy w tych apostrofach, nazwijmy je tak roboczo, wpiszemy nazwę dźwięku po prostu tak jak w Scratchu i długość tego dźwięku, to także otrzymamy, także zagra nam Kodi ten dźwięk. Jak najbardziej zagrał, tak? Czyli możemy wpisywać te dźwięki na dwa sposoby. Możemy też pobawić się z dzieciakami, że wpisujemy tymi cyframi i obok, zaraz pod spodem wpisujemy liczbowo i czy te dźwięki są takie same. Na przykład jedne dzieci mogą wpisywać, a drugie mogą sprawdzać. Tak? To jest ten sam dźwięk i czy on brzmi tak samo, czy słyszymy to samo.
Widzieliście? Było jak najbardziej, był ten dźwięk. Ale też w naszych blokach mamy częstotliwość. Zagraj dźwięk o częstotliwości. I to nic specjalnego, tylko komenda Kodi Speaker Play Tone, czyli zagraj częstotliwość mierzona oczywiście w hercach, tak samo jak w przypadku Scratcha, i w określonym czasie. Tutaj oczywiście mamy 25 setnych. No, ja zazwyczaj biorę jedną. Taki międzynarodowy standard częstotliwości muzyki to jest około 425, więc ja biorę sobie 400, żeby mi tutaj w uszach nie świszczało, i jak najbardziej możemy sprawdzić, czy nam to Kodi zagra. Słuchamy. Jak najbardziej komenda została wykonana. Tutaj zwróćcie też uwagę właśnie, że w tych komendach mamy zazwyczaj kropki i takie podkreśniki, tak? To jest ważne, kiedy tam jest kropka, kiedy podkreśnik. Fajnie, jak nam to program podpowiada, ale momentami też może być. A nie powiedziałam wam jeszcze, że jak usuniemy oczywiście sekundę, to będzie nam grał cały czas, ale nie będziemy tego testować, bo jest to zawsze bardzo denerwujące i bym musiała wyłączyć robota, żeby go powstrzymać. Kolejną stosowaną komendą, także w przypadku bloków, kodowania w blokach, jest oczywiście pauza. Jak każdy muzyk wie, że pauza jest bardzo ważna. Więc mamy tutaj tym razem Kodi Speaker Rest, czyli pauza. Tutaj już podpowiada nam program, że możemy jedynie wpisać czas. To tak samo jak w blokach, tak? Pauzuj przez ileś tam taktów. Jak my tutaj możemy to wykorzystać? No oczywiście musimy tą pauzę, jak wiemy, samej pauzy nie słychać, wypełnić innymi dźwiękami. Na przykład używana nasza wcześniej częstotliwość, na przykład 400, później pauza, później może byśmy chcieli, żeby nasz, zawsze to Adam gdzie indziej, żeby nasz Kodi zagrał jakąś melodię. Ja sobie tutaj zrobię tak z ręki, wpiszę, żeby on mi tam nie sugerował jakichś rozwiązań. Hungry to na pewno jest taka komenda. I znowu możemy sobie dodać pauzę. Możemy też, zobaczcie, kopiować, tak? Zaznaczamy Ctrl C, wracamy Ctrl V i już mamy, tak? Jak to mówił mój nauczyciel geografii, Ctrl C, Ctrl V. Fajną pracę będę miał. Możecie sobie ściągnąć to, żeby zapamiętać te skróty klawiszowe. I jeszcze nie mieliśmy, żeby zagrał nam tutaj nuty. Zostaniemy z tą 60, chyba że może ściągniemy jakieś z naszej liczby. A na przykład F5 to jest 77. I zobaczmy, taka kombinacja, czy nam tu zadziała. Wszystko jest poprawnie, tak myślę. I wysyłam. Widzicie, te króciutkie były te przerwy. Myślę, że tak jeden jakby było, to już coś by było bardziej słychać, bo on bardzo szybko to się dzieje. Tak, już przy jednej sekundzie to już tą przerwę widać i te dźwięki też są dosyć długie. I jeszcze mamy głośność, tak? To bardzo ważna opcja, jak ją zmienić, jak ją ustawić. Możemy zmniejszać lub zwiększać głośność o określoną wartość, a możemy też ją ustawić na określonym poziomie. To jest znacząca różnica, ale myślę, że wszystkim nam dobrze znana. I pierwsze mamy Kodi Speaker Change Volume By, czyli zmiana głośności o określoną wartość. I zobaczcie, on tutaj pokazuje, że ta jego głośność ma się równać głośność plus coś tam.
tak? Wiadomo, że jak damy minusową, to nam będzie zmniejszało, jak damy dodatnią, to nam będzie zwiększało. My chcemy, żeby nam na przykład coś ściszył, ale żeby to dobrze pokazać, mam tutaj dla Was też taki od razu zapisany skrypt, po to, żeby Wam też pokazać, że te projekty z Pythona też możemy sobie zapisywać, tak samo jak tamte, tak? Tak samo jak te w blokach, tak? I plik zostaje otwarty, tak samo tutaj sobie zapisujemy, wpisujemy nazwę, zapisujemy i możemy jak najbardziej korzystać, tak? Tu jest taki dosyć długi kod, dlatego pozwoliłam sobie go wcześniej zapisać. Zobaczcie, mamy tu wypełnione time sleep, równie dobrze mogłaby to być pauza, ale już jestem tak do tego time sleep przyzwyczajona, że chyba nagminnie tego używam. I chcemy, żeby Kodi pokazywał nam, widzicie, tutaj mamy pokazywanie określonej wartości, czyli wartości głośności i później, żeby grał określoną nutę, zmniejszał, znowu pokazywał, znowu grał, tak, aż zejdzie, przepraszam, łącznie o 40. O 40 zmieni nam się ta głośność. Zobaczcie, grałam skrypt, muszę się ponownie połączyć z robotem. Połączono, ładujemy nasz plik i patrzymy i słuchamy. Głośność jest 100, gra. Teraz powinien nam pokazać, zmniejszyć i znowu pokazać, o 20 jest 80. Jest coraz ciszej, bo robot cały czas o 20 zmienia. Widać to tutaj, jest nuta cały czas T4, ale grana coraz ciszej, co nam robot pokazał. I na koniec nasz wyświetlacz gaśnie przez użycie poznanego już wcześniej komendy Kodi Display Clear. Więc myślę, że to jest jak najbardziej tutaj wszystko jasne i nie będzie z tym problemu. Tak, tutaj właśnie to time sleep jest konieczne, albo ta pauza, żeby nam to wszystko pokazało, tak? Tylko że używamy tutaj też właśnie tego Kodi Display Show, co nie działa, właśnie tutaj pauza na to nie działa, więc lepiej tego time sleep użyć. Możemy też ustawić naszą głośność na konkretną wartość, tak? Czyli zobaczcie tutaj, jak użyję komendy Kodi Speaker set volume, to mogę wpisać wartość, na jaką chcę ją ustawić. Pamiętajcie, tam pojawiało nam się, że mamy 100. To teraz sobie zmienimy na 60, później nam pomniejszy to o 20, będzie 40, znowu 20 do 20, czyli będzie już naprawdę cichutko nam tutaj robot grał. Ja postaram się nie gadać w tym momencie, ale zobaczcie, jak tutaj zadziała nam to ustawienie, to set volume, od razu ustawię nam na określoną wartość. Pokazuję 60, tak jak chcieliśmy. Już dosyć cicho. Nie wiem, czy to ostatnio było słychać, ale naprawdę było cicho, bo to było już tylko 20. Czyli możemy sobie ustawić sami wartość. Nie trzeba używać potencjometra, przekręcać, tylko od razu sobie ustawiamy, co jest też bardzo wygodne. Jak wyłączyć wszystkie dźwięki? Oczywiście służy do tego komenda. Czekajcie, otworzę sobie nowy projekt, żeby tamten mi się nie zepsuł, bo może się przydać oczywiście, więc stawiam go dla potomnych. Oczywiście zaczynamy od zaimportowania bibliotek i do wyłączenia dźwięków. Mamy kody speaker, przepraszam, już chciałam display i stop sounds, czyli stop wszystkie dźwięki. To używamy, kiedy mamy nasze dźwięki bez ograniczenia czasowego.
I to myślę, jeśli chodzi o dźwięki, byłoby tyle. Już zgubiłam tutaj. Myślę, że wszystko zostało pokazane. Także używaliśmy tej głośności tam później przy otoczeniu. Więc teraz, żeby cały ten wyświetlacz mieć już gotowy, to oczywiście musimy też przejść do naszego sterowania światłem RGB w Kodeju. Jak zawsze powtarzam, może nasz Kodi Rocky świecić we wszystkich kolorach tęczy i tutaj nic się nie zmienia. Jak wywołać wszelkie opcje związane właśnie z naszym wyświetlaczem LED, z naszą tutaj z pokazywaniem naszej lampki, nie wiem, diody, o, diody to dioda. Z pokazywaniem naszej diody zaczynamy od Kodi LED Show. Tak, i zobaczcie, co nam się tu pojawia. 255, 0 i 0. Co to jest? No to nic innego jak red, green and blue, czyli mieszanie kolorów. Gdzie to będzie w blokach? Oczywiście to jest ustawienie tutaj odpowiednich parametrów, tak? Czyli odpowiednich wartości kolorów. Już Wam pokazuję, jak to działa. Czyli tutaj możemy ustawić od 0 do 255. To jest maksimum. Tak, warto to dzieciakom zawsze powiedzieć, bo kiedy prowadzę zajęcia nagminnie, tutaj sprowadzane są miliony, zer, tysiące i dzieci myślą, że to ma jakiś wpływ, a nie ma oczywiście żadnego, bo nasz robot zatrzymuje się na 255. I tutaj znowu możemy się pobawić w tworzenie kolorów. Na każdych zajęciach właśnie z LED-em to powtarzam, zawsze to robię, tworzymy sobie kolor, czyli mieszamy sobie znowu nasze wartości red, czyli czerwony i na przykład 50 zielonego i 100 naszego niebieskiego. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, co nam to tutaj da. Patrzymy, to jest taki kolor różowy, o, nie wiem, czy dobrze widać, bardzo ładny różowy. Polecam także w starszych klasach można się pobawić w nazywanie tych kolorów, tak? Nie wiem, wspomnienie wakacji albo lazurowe wybrzeże i w tworzenie tych kolorów, także mieszanie ich na żywo. Jeżeli chcemy wyświetlić oczywiście w sekundach nasz kolor, nie chcemy, żeby nam się to świeciło cały czas, to z pomocą przychodzi nam komenda Kodi LED Show i tu mamy sekundy. Zobaczcie, kliknęłam tam sekundy, jeszcze raz pokażę, żeby było widać. O, wybrałam tą komendę, a te sekundy, co nam znowu zrobiły? Przeskoczyły nam tutaj na końcu. Ten czwarty parametr to będzie czas, tak? Chcę na przykład, żeby wyświetlił mi czerwony, a to miałam przez sekundę, i później, żeby wyświetlił mi zielony przez sekundę, i jeszcze sobie dodam Kodi LED Show. Znowu mamy, widzicie, teraz pisałam z ręki. Zobaczymy, czy on to zadziała. 0, 0, bo chcę teraz niebieski i też przez sekundę. Może zmienimy te sekundy na 2, co? Bo jednak sekunda to jest bardzo mało. Nie zdążymy zauważyć. I zobaczcie, takie miganie kolorów. Na razie tych trzech podstawowych, które mamy do mieszania, ale oczywiście jak dzieciaki wejdą w prawo z tym mieszaniem, to wtedy będziemy mogli się pobawić w to, co robimy na blokach, czyli na przykład mryganie dioda, roki, dioda, roki. Oczywiście światła rokiego będą, jak przyjdzie czas na rokiego. Wysyłamy i patrzymy, czy nam tutaj mruga. Czerwony, zielony i niebieski, czyli zadziałało. Po czasie, jaki był na to przeznaczony, oczywiście wszystko
gaśnie. Czyli możemy wpisywać z ręki Kodi, LED, Show, tylko pamiętajmy, że czwarty parametr to są sekundy, a możemy sobie wybrać podpowiedź Kodi, LED, Show i określone w sekundach. Dalej zostajemy przy LEDach, bo co nam jeszcze potrzeba było? To mruganie kolorów jeszcze oczywiście chciałabym Wam pokazać przy użyciu tej komendy time sleep, czyli nie musimy używać tej komendy z sekundami na początek, jeżeli nasi uczniowie tego nie spamiętają, możemy bawić się oczywiście umieszczając komendę time sleep, którą już wcześniej Wam pokazywałam i uzyskamy ten sam efekt, czyli bez wpisywania czwartego parametru, ale za to z time sleep. Zobaczcie, nie wpisałam czasu, a już wpisujemy kolejne, żeby zrobić to słynne mruganie, tak? Mruganie jest zawsze na czasie, jeszcze można dodać oczywiście co dźwięki i zrobić z Kodejem istną dyskotekę. I co my tutaj dalej mamy? Mamy nasz ostatni kolor, czyli parametry na końcu 255 i też, żeby to nam nie świeciło cały czas, time sleep. I zobaczcie, to samo powinniśmy osiągnąć, czyli słynne mruganie. Czerwony, zielony i niebieski, tak płynnie przeskakują i niebieski, niebieski, coś nam tu nie zgasł. I jeszcze mamy taką możliwość, tak jak tutaj w blokach, ustawić wskaźnik każdego z, o tutaj wyciągnę, żeby było widać, każdego koloru ustawić sobie osobno, tak? I my też chcemy mieć taką opcję w MicroPythonie, jak najbardziej mamy tą opcję, czyli bierzemy komendę Kodi LED i zobaczcie, mamy set blue, set green i set red. Pierwsze zawsze jest red. Tutaj nic nam nie znika, tylko mamy możliwość wpisania tego kodu. Później możemy sobie wybrać Kodi LED set blue i ostatnie to Kodi LED set green. I możemy wpisać sobie parametry, tak? Znowu możemy się pobawić w zmianę tych kolorów i zobaczyć, co nam wyjdzie. Jeżeli tak sobie zapiszemy, to wtedy program miesza nam te kolory, tak? Nie wyświetla osobno najpierw tyle czerwonego, później tyle niebieskiego, tyle zielonego. Nie, on je po prostu miesza. Zobaczmy, jak to wygląda na Kodeju. Utworzył się taki, o, taki u Was może nie widać, ale takie właśnie troszeczkę lazurowe wybrzeże. Troszeczkę takie lazurowe wybrzeże, ale też dla dociekliwych od razu odpowiadam, że można to też zapisać w ten sposób. Nieraz jak piszemy jakiś długi kod i chcemy sobie coś skrócić, żeby to nie było takie rozciągnięte, to możemy zapisać jedno przy drugim. I teraz sobie tutaj troszeczkę pozmieniam i zobaczymy, czy nam tutaj się ten kolor troszeczkę zmieni. Tylko używam oczywiście średników, żeby to rozdzielić. Jaki to kolorek, już patrzę. To jest taki delikatny fiolet, tak, delikatniutki fiolet. I jak wyłączyć diodę LED, już tutaj Wam pokazuję. Kodi LED off, czyli wyłączamy całą naszą
tutaj. Pokażę Wam, co się zadzieje, jak wyślemy tak ten. Zobaczcie, on tego koloru nawet nie pokaże, od razu wyłącza. Żeby między tym była przerwa, żeby był czas, to albo byśmy musieli użyć tego show seks w tych sekundach, gdzie wpisujemy ten czwarty parametr, albo oczywiście moje ulubione time sleep, tak? Time sleep, czyli mamy tutaj dwie sekundy, zanim wszystkie światła zgasną. Czyli pokazuję dwie sekundy i wszystkie światła gasną. Światła oczywiście w kodeju. To już wiemy, gaśnie nam lampka LED. I tutaj wywołuję Sylwestra. Sylwestrze, ja tutaj wszystko, co dzisiaj miałam do powiedzenia, to przekazałam. Wiem, że chciałeś też coś powiedzieć o scenariuszach do Pythona, które są dostępne właśnie na odpowiedniej, znanej nam wszystkim stronie. No właśnie, słuchajcie, jeżeli potrzebujecie sobie powtórzyć część tych kodów, które dzisiaj Jolanta pokazała, to na stronie kodowania na ekranie w zakładce scenariusze znajdziecie właśnie dokładnie, słuchajcie, takie scenariusze, gdzie mamy podstawowe komendy Pythona opisane. I tak jak mówiłem wcześniej, to był pierwszy z trzech odcinków, który ma przybliżyć Wam MicroPythona i implementację tego języka do programowania właśnie, słuchajcie, robotów CodiRocky, czyli użycia tych robotów dalej na wyższych etapach. Kolejne dwa, czyli w listopad i grudzień, też będzie tak w okolicach 10. Musiałbym zerknąć na kalendarz, a nie mogę. Tak, 10 to już będzie przed wolnym, 11 listopada, czyli to chyba to 7, prawda? Właśnie. Albo 14. Właśnie mówię w okolicach, bo to będzie tak, że tak, to będzie 7 i później będzie też jakbyś grudzień pokazała. Bo już ci tutaj dobra, schowałam. Ale słuchajcie, no to powiemy Wam tak. Śledźcie profile Mentor Systemy Audiowizualne oraz Fundację Inspirujemy. Tam będą zapowiedzi wrzucane. Postaram się przypominać także mailem prosto z platformy dla Was. I ten webinar dzisiejszy oczywiście znajdziecie na YouTubie. Będzie nagranie udostępnione najprawdopodobniej jutro po południu, jak już wrócę ze wszystkiego, znaczy bardziej wieczorem może, bo popołudnie to za wcześnie, jak powracam z pracy i będzie można do niego wrócić, tak jak do każdego webinaru. Oczywiście, słuchajcie, jest certyfikat na końcu, wrzucam do certyfikatu link, tak żeby sobie można było go pobrać, wyedytować i zapraszamy Was z Jolantą na kolejnego CodiRocky i Pythona. A ja zapraszam dodatkowo, słuchajcie, na kolejne webinary, które są przed nami, ponieważ w październiku jeszcze dwa webinary i ogólnie będziemy to robić w takich cyklach, że najpierw będzie webinar z CodiRocky, trzy webinary z Pythonem, później weźmiemy się za nasze scenariusze i będziemy Wam publikować specjalnie dla Was, ekskluzywy, czyli scenariuszy, których jeszcze nie było. Będziemy je razem z Wami przerabiać, omawiać, więc warto być. To będą pierwsze webinary. Później drugi webinar, słuchajcie, będzie należał do naszego eksperta Darka, który będzie po kolei poruszał te audiowizualne sprawy, czyli właśnie foto, wideo i będzie krok po kroku tłumaczył, jak wykorzystywać sprzęt w laboratoriach przyszłości, a dokładnie z laboratoriów przyszłości nie tylko, więc warto też powiedzieć znajomym i zawsze będzie też jeszcze trzeci webinar i te trzecie webinary to będą te webinary, które będą się różniły. Bo słuchajcie, będą to webinary, może tak, powiem co będzie w październiku, bo listopad to jest jeszcze na razie niespodzianka, a w październiku będzie to webinar z druku 3D. Ale wiecie co, na internecie jest masa webinarów z druku 3D, które pokazują oczywiście jak obsługiwać drukarkę, jak projektować w Tinkercadzie lub innym CADzie. Dlatego też, słuchajcie, tak przeszukując materiały i patrząc, co można by było pokazać, zdecydowałem się, że pokażę Wam coś, czego nikt jakoś tak nie pokazał wcześniej, a mianowicie pokażę Wam cyfrowe rzeźbiarstwo, czyli pokażę Wam modelowanie w 3D.
coś, co robi bardzo wielu artystów i wtedy też opowiem notabene o tym, bo to modelowanie 3D zarówno odbywa się do bajek takich jak chociażby moja ulubiona bajka mojej córki To nie wypada, ale także słuchajcie, artyści, którzy sprzedają swoje prace, cyfrowe prace w internecie i o tym też sobie porozmawiamy. Pokażę wam jak modelować w takim trójwymiarze i jak słuchajcie używać profesjonalnego oprogramowania, które kosztuje tysiące dolarów za darmo, bo jest taka opcja, żeby skorzystać z takiej wersji podstawowej tego softu i na tym się uczyć. A na zachętę słuchajcie pokażę wam jeden z projektów wymodelowany właśnie w 3D. Ja nie jestem jeszcze na takim etapie, a wydrukowany słuchajcie na drukarce, nie wiem czy złapiemy go, ponieważ ja... Husaria tak, jakaś. No to akurat wiking, ponieważ te osoby, które spotkały się ze mną kiedykolwiek na warsztatach czy na konferencji, to powinny wiedzieć, że ja jako fan wikingów to zbieram różnych wikingów. No i słuchajcie, właśnie taki wiking wymodelowany, wydrukowany na drukarce, to takie... No, o tym będzie tak naprawdę. Darek, nic nie mówię, nic nie zdradzam. Wszystko będzie w swoim czasie. Dokładnie. Tak więc serdecznie zapraszam was i za dzisiaj bardzo wam już dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy wam bardzo.